Tutaj mamy Jerry'ego, kotka mojej siostry. Jerry? Jerry, jak ci się podoba Colby? Życie z Colbym? Co? Fajnie jest? Colby się bardziej boi kota niż kot Colbiego, co nie? Boi dudku mój? Tak, tak, zostajesz tutaj. Zostajesz bez nas, będziesz tęsknił? Będzie ci dobrze. Będzie ci dobrze z Hancią i z mamą. Będziesz zaopiekowany. Wychodzić, bawić, tak? Kocham cię. Proszę cię, kocham. Cześć, dzień dobry, witamy was w kolejnym vlogu na naszym kanale. My od wczoraj jesteśmy zabiegani. Wczoraj wieczorem pojechaliśmy do mojej mamy do Włocławka zostawić Colbiego na czas naszej nieobecności. I Ania płakała jakieś 20 minut w aucie, że zostawia Colbiego. Ale będzie dobrze, naprawdę jest w dobrych rękach, w lepszych być nie mógł, tak mi się wydaje. Chociaż mamy jeszcze Adriana, którego pozdrawiamy. Tak, ale pierwsza piesek... rozłąka chyba jest najtrudniejsza, tak. Dlatego było mi strasznie ciężko go zostawić, ale wiem, że wytrzyma. Nawet jak będzie tęsknił, to da radę. No i co, jesteśmy z powrotem w Warszawie, lecimy od razu na lotnisko, już nawet nie wjeżdżamy do domu, po prostu nie mamy czasu na to. Pędzimy na samolot, już nie mogę się doczekać wieczoru w Mediolanie. Jestem w stałej rozmowie z moją siostrą, która mi relacjonuje, co Colby robi. Także jest dobrze, wytęsknię się troszkę, ale za kilka dni do niego wracam. Właśnie czekamy na samolot. Powiem wam, że gdyby nie fast track, który udostępnili na lotnisku, to na 100% nie zdążylibyśmy na samolot. Z tego względu, że te przejścia security, każde jedno, było full i było zamknięte i z jednego trzeba było przechodzić do drugiego. To będzie w sumie pierwszy raz Ani we Włoszech. Mediolan jest piękny, miałbym Ani trochę do pokazania, ale mamy za mało czasu. Na pewno chciałbym iść do katedry na Duomo, do tej takiej gotyckiej, wejść tam na górę na balkonik, ale wydaje mi się, że nie będzie tam, że nie będzie czasu, żeby tam pójść. Chociaż kto wie, jak wstaniemy o 5 rano, może się uda. Przygotowania do fashion. Cześć, dzień dobry, meldujemy się już z Mediolanu. Jest godzina 7. Wczoraj wróciliśmy, przyjechaliśmy tutaj naprawdę późno. Celowaliśmy tak na godzinę 21, a w sumie... Buongiorno, ragazzi! A w sumie wylądowaliśmy w hotelu prawie o 23, więc nawet już plany wyjścia na miasto trochę nam... I nasza rezerwacja przepadła. Tak, naprawdę tak, w fajnym miejscu. Tak. Mamy znajomą w Mediolanie, która nam poleciła jedno miejsce i nawet nam zrobiła rezerwację, za co serdecznie dziękujemy. Ale niestety nie wyrobiliśmy się. Poszliśmy tylko do pobliskiej restauracji zjeść. No dokładnie, jest godzina 7, ja stoję w sumie tylko w topiku i jest naprawdę ciepło. Lecimy na śniadanko, wracamy, ogarniamy się do końca, ubieramy i pędzimy na miasto, żeby ten dzień wykorzystać. Jak tak jest. Mamy ile godzin w Mediolanie? O 17:30 mamy lot, jest godzina 7, to mamy dokładnie 10,5 godziny. Dobra, no to co? Zabieramy was ze sobą. I jeszcze jeden mały protip dla podróżujących. W samolocie pewna pani otworzyła sobie konserwę w puszce, która siedziała za nami. Smród był niemiłosierny na pół samolotu, ludzie przed nami to siedzieli tak. Także naprawdę wstrzymajmy się jakimś tak dwugodzinnym, półtora godzinnym lotem i po prostu nie jedzmy takich rzeczy, bo naprawdę było nieciekawie. Po prostu my spaliśmy i ten smród nas obudził. To jest hit. I jak wstaliśmy, ja do Majka, proszę, jakaś puszka karmy dla psa albo kota, tak. On tak samo, ta pani była za nami i też to słyszała na pewno, ale no, no. Było nieciekawie. Na pierwsze piętro myślą. Dobra, młoda, lecimy jeść, bo nie ma czasu. Jestem godna, lecimy, tak, i kawki potrzebuję. Tak, ale no tak na prawdziwą kawkę pójdziemy do prawdziwej kawiarni. No, to już wyjdziemy, co nie? O, zobacz. O. Chciałaś prawdziwą kawkę? Masz prawdziwą kawkę? A nie, to są myszka... Herbaty? To są herbaty, tak. No musisz zjeść, wczoraj mało jadłaś, także... Jest
słodyczy się daję znowu. Przyjechała do Włoch. Od razu dwie kawki. Żeby się rozbudzić trochę. Cały czas chodzi mi jedna piosenka po głowie i muszę ją zaśpiewać. I ciao, 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 Siciliano, para pa 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 pa, ciao, 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 para pa 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 pa, ciao, ciao, ciao. Zaparkowaliśmy tutaj taksówką. Taksówkarz podjeżdża za ruch i tutaj taki oto obrazek się ukazuje, a Ania tylko mówi wow. No pięknie to jest, naprawdę. Jedno z moich ulubionych miejsc w Mediolanie. Przed chwilą do Ani podeszło trzech panów i zapytali się ją, czy może z nimi zdjęcie. Tak. Ale nie widzieli ciebie, dopiero jak powiedziałam, że nie, jak zobaczyli ciebie, bo ty podszedłeś od razu, to od razu okej, okej, i odeszli. Masz szczęście, że się nie zgodziłaś. Byśmy inaczej byśmy rozmawiali. Bardzo fajne zdjęcie, gdzie jest Kolbi nasz? Super jest. Ładnie obcięty. Dobrze, to co? Lecimy się czegoś napić. Lecimy się czegoś napić, lecimy do restauracji, w której wczoraj mieliśmy rezerwację. Na rooftop? Na rooftop, tak. Coś sobie przekąsimy. I będziemy się zwijać powoli na twój pokaz. Jeszcze szybko z bliska zobaczyć katedrę. Nie byłam nigdy w Mediolanie i trochę mam tu za mało czasu. Te 10 godzin nie starczy, więc co? Musimy szybko tu wrócić. Tak, ale jestem trochę zmęczony. Pobudzić jakąś kawką włoską, bo spaliśmy w sumie 5 godzin. Tak, ale ja się obudziłam i już jestem tak podekscytowana tym całym dniem. Już się tak się nie mogę doczekać tych pokazów, że nawet nie jestem zmęczona. Oj, zgubiłam się w tłumie. I nawet nie czuję tego zmęczenia, które powinnam czuć, tylko mam siłę, cieszę się i damy radę. I wieczorem bawimy się i odpoczywamy. Ja tam czuję ekscytację. Jesteśmy na rooftop Aperola, więc się prezentuję i szukamy właśnie miejscówki, gdzie tu usiąść, ale na pewno wybór padnie na tarasik z pięknym widoczkiem. Fajny tarasik. Si, ale tamten jest lepszy, bo jest o wiele wyżej. No, dlatego się tam nie dostaliśmy. A dzisiaj już wejść nie można, było za dużo ludzi. Next time. Żeby usiąść sobie na tym widoczku, tutaj, na tym tarasie, musieliśmy coś zamówić do jedzenia. Bo jeżeli chcemy samego Aperola, to tutaj jest miejsce takiego, powiedziałbym, drugiej kategorii. Ale to jest trochę bez sensu. Nie? No ale Włosi. A taras, na który chcieliśmy iść, mieliśmy rezerwację wczoraj, to jest tam, gdzie napis Gucci. Tam jest piękny taras, który jest mega fajnie przyozdobiony roślinami i robi taką fajną robotę. Tak, na szybko, żarcie 2 na 10, naprawdę. Ale widok, spoko. Lecimy. I Aperol dobry. I lecimy dalej, bo mamy pół godziny do pokazu. I jesteśmy na miejscu. Może nas nie by słychać, bo muzyka jest na fulla. Są emocje.
ramy stylowe na Le Colette. Beż. Tak. I patrzcie, jaki w ogóle trik. Co ja zrobiłem pierwszy raz w życiu? Zmniejszyłem spodnie gumką. Nie wiem, czy dziewczyny znacie ten trik. Michael się strasznie zdziwił, że to zadziałało, ale to jest mega dobry sposób. Tak jak ja, macie wąskie biodra i wszystkie spodnie są na was za długie, a po prostu nie było czasu dać ich do krawcowej. Także tadam. To było cudownie, była super oprawa, były dwie DJ-ki, które robiły taką imprezę, plus modelki, które w ostatnim akcie show wyszły na środek i tańczyły. Ja sam też kiedyś byłem współorganizatorem pokazu mody, pozdrawiam Fashion Night w Krakowie, także to jest kawał pracy i kawał dobrej roboty, zrobili tutaj ludzie z About. W sumie mógłbym iść jeszcze na takich kilka pokazów, ale nie mamy czasu, bo zaraz mamy lot do Aten, my homeland, baby. Dziękuję bardzo. Michael zobaczył swoją bratnią duszę i proszę bardzo. Powiem wam, że jak wróciliśmy do miasteczka About You, to jest mi jeszcze bardziej żal stąd wychodzić. Chciałabym zostać na większej ilości pokazów, niestety czas na to nie pozwala. Mega wrażenie na mnie to zrobiło. Z tego miejsca chciałabym jeszcze raz podziękować About You za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogłam w tym uczestniczyć i mam nadzieję, że widzimy się za rok.